4 października wspominamy błogosławionego Franciszka Xawerego Zilusa, prezbitera. Franciszek urodził się 11 stycznia 1819 roku w Füssen w Bawarii. Był jednym z 11 dzieci Magnusa, kupca, właściciela sklepu włókienniczego i Franciszki ze Schwarzenbachów. Ochrzczono go tego samego dnia w parafialnym kościele świętego Magnusa. W roku 1830 w tym samym kościele jego ojciec został zakrystianem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1831 Franciszek za namową księdza rozpoczął naukę w Instytucie Świętego Stefana w Augsburgu. Już wtedy postanowił zostać kapłanem. Po maturze w 1839 roku kontynuował naukę na 2-letnim kursie filozofii na Uniwersytecie w Monachium. Następnie studiował tam teologię i przygotowywał się do seminarium, do którego wstąpił 19 września 1842 roku. Zainteresował się też wtedy działalnością misyjno-ewangelizacyjną na rzecz najbardziej opuszczonych, prowadzoną przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, Redemptorystów. Z lektury listów misjonarzy z tego zgromadzenia, publikowanych na łamach katolickiego czasopisma Syjon, dowiedział się o tysiącach emigrantów z Niemiec pozbawionych opieki duchowej w Stanach Zjednoczonych. Postanowił wtedy wstąpić do redemptorystów i zostać misjonarzem w USA. Jego prośba została przyjęta. 17 marca 1843 roku wypłynął z Le Havre we Francji i 20 kwietnia 1843 przypłynął do Nowego Jorku. Tam wstąpił do nowicjatu, jednocześnie kończąc studia teologiczne. 22 grudnia 1844 roku w kościele redemptorystów świętego Jakuba w Baltimore otrzymał święcenia kapłańskie. Po kilku miesiącach został wikariuszem w parafii świętej Filomeny w Pittsburgu w Pensylwanii. Proboszczem i przełożonym wspólnoty był wtedy święty Jan Newman, o którym Franciszek napisał: "Wprowadził mnie do aktywnego życia misyjnego. Był moim kierownikiem duchowym i spowiednikiem." Przez 6 lat wraz ze świętym Janem prowadzili bogatą działalność misyjną. Potem ojciec Franciszek Xawery został mianowany przełożonym wspólnoty oraz mistrzem nowicjatu redemptorystów. Miał pogodne usposobienie, był zawsze uśmiechnięty, interesował się losem potrzebujących i opuszczonych, zwłaszcza emigrantów. Dzięki łatwości nawiązywania kontaktów i znajomości kilku języków, szybko stał się spowiednikiem i przewodnikiem duchowym wielu wiernych różnych narodowości. Jego konfesjonał był otwarty dla wszystkich, białych i czarnych. Przychodzili do niego penitenci nawet z bardzo daleka. Był dobrym kaznodzieją. Mówił w prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób. Dlatego jego homilie, oparte na Piśmie Świętym, trafiały do ludzi prostych i wykształconych. Ważnym elementem jego pracy była katechizacja dzieci. Uważał, że właśnie taka działalność jest podstawą rozwoju wspólnot parafialnych. Franciszek Xawery pracował kolejno w parafiach Baltimore, w Cumberland i Annapolis. Dodatkowo w 2 ostatnich miastach był magistrem nowicjatu. Zajmował się nie tylko kształceniem, ale także dbał o dobro duchowe i zdrowie powierzonych sobie ludzi. Chciał wpoić im to, by jako kapłani i misjonarze byli wielkoduszni, chętni do poświęceń i pełni entuzjazmu. W czasie wojny secesyjnej 1863 roku uzyskał od prezydenta Abrahama Lincolna zwolnienie seminarzystów z poboru do wojska. W roku 1860, gdy biskup Michael O'Connor opuścił diecezję, chciał, żeby jego miejsce zajął ojciec Franciszek Xawery. Jednak on uważał, że się do tego nie nadaje. Napisał nawet list do papieża Piusa IX, prosząc, by oszczędził mu tego ciężaru. Był bardzo zadowolony, gdy inny kapłan został mianowany biskupem w Pittsburgu. W latach 1863-1866, pielgrzymując po stanach Connecticut, Illinois, Missouri, New Jersey, New York, Rhode Island i Wisconsin, głosił Ewangelię po angielsku i po niemiecku. W roku 1866 został proboszczem w kościele Matki Bożej w Niebowziętej w Nowym Orleanie. We wrześniu 1867 roku odwiedzał, nie szczędząc sił, chorych na żółtą febrę.
W ten sposób zaraził się tą chorobą. Wkrótce potem, 4 października 1867 roku, odszedł do Pana. Żył niecałe 49 lat. 9 kwietnia 2000 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Franciszka Ksawerego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is Lord, Christ is Lord, Kyrie eleison.